honorem McGregor wyszedł z aresztu po tym, jak brutalnie zaatakował fana, zabrał mu telefon i zniszczył go. Zawodnik UFC skomentował swoje zachowanie na Instagramie. Mamy też wideo z wypuszczenia Conora McGregora z aresztu. Jak się zachowywał po wyjściu z zakratek? Zobaczcie. Jak was informowaliśmy, znany amerykański zawodnik MMA został aresztowany za napaść na fana, który próbował zrobić mu zdjęcie. Do incydentu doszło przed hotelem Fontainebleau Miami Beach. Sportowiec wściekł się i z agresją wyrwał mężczyźnie telefon z rąk, rzucił nim o chodnik i zaczął po nim skakać, po czym podniósł telefon, schował sobie do kieszeni i odszedł. W wyniku ataku Conorem McGregor trafił w poniedziałek 11 marca do aresztu, gdzie spędził noc. Postawiono mu zarzut kradzieży z użyciem siły. Czeka go proces. Zawodnik MMA został wypuszczony z zakratek za kaucją we wtorek, 12.03.2019. Po wypuszczeniu z aresztu Conorem McGregor skomentował sprawę na Instagramie. Cierpliwość na tym świecie jest cnotą, nad którą nadal pracuję. Bardzo kocham moich fanów. Dziękuję wam wszystkim. Napisał Conorem McGregor. Oświadczenie w sprawie aresztowania wydał także przedstawiciel sportowca. Ostatniego wieczoru Conorem McGregor był zamieszany w drobną kłótnię o telefon komórkowy, która spowodowała wezwanie funkcjonariuszy policji. Pan McGregor docenia reakcję organów ścigania i zobowiązuje się do pełnej współpracy. Oświadczył adwokat McGregor.